Hej wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z Legacy Challenge. Zaczynamy w tym miejscu, w którym ostatnio skończyliśmy, jak Lenka wróciła z pracy i nie dostała awansu. Niestety. Podobno jest to jakiś bug, nie wiem o co chodzi. Ale mam nadzieję, że to się naprawi. Nie wiem, że na przykład włączam jeszcze raz grę i teraz będzie wszystko ok. Taką mam nadzieję przynajmniej. Nasz szalony Grzegorz przed chwilą w ogóle obraził Lenkę i nie była zachwycona. Więc obawiam się o ich przyszłość. Weźcie, załóżcie letnie stroje. Ty też. O Jezus, ona jest bardzo, bardzo zdenerwowana. Zmień strój też na letni. W ogóle... Aha, tak. Wyszło na to, że mamy zostać z Grzegorzem, przynajmniej tak mi się wydaje, że większość komentarzy na to wskazywała. Na to dokończę. No i oczywiście przygarniemy sobie jego córkę, bo nie chcemy jej zostawiać samej, szczególnie, że jest nastolatką, więc zaprosię. Próbowałam ją znaleźć w mieście, ale nie widziałam jej nigdzie, więc musimy ją zaprosić i po prostu ją tak wprowadzimy. Dodatkowo wybudowałam też parcelę ślubną i myślę, że sobie weźmiemy na niej ślub. I to możliwe, że jeszcze w tym odcinku, moi drodzy, bo myślę, że nie ma co czekać. Trzeba iść za ciosem. Ojej, ty nie jesteś chyba w ciąży. Dobrze, musimy tutaj jakieś przyjazne interakcje. Czy ty w ogóle znasz swoją córkę? Obejmij ją. Może byś tak powiedział jej, żeby zamieszkała z tobą? Wyprowadziłeś się z domu bez słowa do jakiejś obcej baby, którą poznałeś w ogóle dzień wcześniej? Nie chcę nią patrzeć w gwiazdy. Chcę, żeby zamieszkała z nami. Nie idź nigdzie! Nie odchodź! Nie wiem, może ją zachęci, jak dobudujemy dodatkowy pokój. I wtedy zechce się do nas wprowadzić. No ale ona musi gdzieś tutaj być, skoro nie mogę jej zaprosić. Chyba tak to działa. Patrzcie, ona się przebrała z pryciula i myślała, że co? Że jej nie poznam. No, prawie jej nie poznałam. Ona sobie poszła na jogging, patrzcie. Poszła sobie na jogging. Po prostu. No ja się cieszę bardzo, że nasza córka planuje tutaj, kurde, dietę i dba o siebie, ale no... Chciałabym, żeby nie odchodziła w trakcie rozmowy z ojcem. Szczególnie, że tu się dzieją takie ważne rzeczy. Czy ja w ogóle będę mogła zaprosić? Powinnam już mieć taką opcję od razu, a nie... To jest moje dziecko, powinnam móc ją zapraszać, kiedy mi się będzie podobało. Dobrze, wróciłam. Nasza kochana Roxana zamieszkała z nami. Co to? Aha, wyrzucanie śmieci. Dobra. Tak, i nie mamy pieniędzy, bo jej dobudowałam komórkę, żeby miała gdzie spać. I sobie właśnie uświadomiłam, że na ślub potrzebny nam chyba 1000 simoleonów, jeśli się nie mylę, więc... Trochę nam zajmie, nim uda nam się... O, odrób selekcję. Nim uda nam się w ogóle ten ślub zrobić. Tak mi się coś zdaje. A przynajmniej jeśli chcę go zrobić na parceli, którą zbudowałam. No ale przecież nie po to ją budowałam, żeby teraz tam ślubu nie brać. Więc mamy problem. Chyba, że w końcu dostaniemy awans z łaski swojej. Byłoby całkiem sympatycznie. Może byś jej pomógł? O, nudzisz się. No i w ogóle to przede wszystkim
Grzegorz powinien się najpierw oświadczyć. Nie żeby coś. Bo niestety, ale tego jeszcze nie zrobił. A ja już planuję ślub. Czemuś ty znowu jest głodny? Mi się dało, że ty już jadłeś. Proszę, i odpowiedzialność ci wzrosła. Robo brzuszki. Patrzcie, co ona jest jakaś ten, aktywna? Nie jest wrażliwa, a jest aktywna i urocza, dlatego ona tak... Dobra, ja ci broniła nie będę, bo masz co zrzucać, że tak powiem. Możesz sobie brzuszek tutaj, wiesz... Dobrze, mamy kolejny dzień, jest jakaś telewizyjna premiera sezonu w ogóle. Roxana wstała jeść, więc niech sobie zje. Nasza Lenka w sumie też mogłaby coś zjeść. Weź resztki. Bo idzie do pracy dzisiaj, zarabiać na ten dom ciężko. Więc niech zje, skorzysta i weźmie prysznic. Grzegorz w ogóle śpi, najlepsze, ale też mógłby w sumie wstać i iść może na ryby. On ma dzisiaj wolne? Nie, on dzisiaj idzie na 14 do pracy niby. No niech idzie. Ale skoro postanowiliśmy, że on z nami zostaje, to ja mówię, że tą pracę zmieniło jednak. Albo niech weźmie wolne. On ma teraz urlop. Ma 3 dni urlopu. To wykorzystamy 3 dni urlopu, żeby nam płacili. A potem się zwolnimy. To jest dopiero myk. No. Myślę, że dziewczyny mogą się tutaj też poznać trochę. O, adoptuj jako opiekuna, tak? Mdłości? Aha, bo ona jest wrażliwa, zapomniałam. Dawno nie miałam Sima z takimi cechami i jest dziwnie. Musisz poczekać, wejdź do środka. Po co wyszłaś na dwór, żeby moknąć? No ludzie, ogarnij... Aha, idź jeszcze raz do szkoły. No to Lenka, masz spokój i możesz poćwiczyć sobie. Kurde. Ty tam weź sobie może zdobywaj przyjaciół. Czy to się kiedyś zmieni? Chyba nie. Grzegorz! Boże, dlaczego ty to robisz? Czy w każdym odcinku będziesz świecił swoją golizną? Ale widzę, że nikogo to nie rusza, nie? Nagi rybak. To jest takie normalne w świecie Simów, moi drodzy. Jeśli ona teraz nie dostanie awansu, to ja jej to zrobię po prostu kodem. Bo to już jest naprawdę niedorzeczność, że ona trzeci dzień z rzędu nie może dostać awansu, mimo że tutaj za każdym razem ten ptaszek się świeci na złoto. Grzegorz, nie przeszkadzaj sobie. Nie no, skoro już zrobiłeś hamburger... A to nie ty, sorki. Ty schowaj to do wyposażenia, a potem wróć do domu. Przynajmniej nakarmisz córkę. Córka, niech idzie się umyć, bo śmierdzi. Jak widzisz, twój tata za wiele nie zarobił. Więc weź sobie prysznic, dziecko. My tutaj nie mamy w ogóle żadnej rozrywki. Chodź tu usiądź. Boże. Boże. Ty w ogóle jesteś romantyczką. Nieuleczalną. Kogo tam poznałaś? Janusza? Wow. Jaki w ogóle Janusz? Nie wiem. Chodź do domu, bo cię piorun trzaśnie i co zrobisz? Nie mam dla ciebie rozrywki, dziecko drogie. Ojej, co ty możesz robić? Przeglądaj sieć. Graj w grę. Dobrze. Skorzystaj z kibelka sobie. I weź prysznic, bo potem znowu nie będzie, kurde, będzie kolejka do łazienki.
Co się dzieje? Jeszcze stres nie zszedł? No brawo, jest awans. Moje gratulacje, biegnij do domu. Dobrze. Ucz się rodzicielstwa. A co tam do pracy ci potrzeba? A już masz wszystko. Więc dobrze. Kurde, ty pracujesz cały tydzień. Gdzie tu wesele robić? Chyba wiecie co, po prostu sobie pójdziemy tak o po południu i... Bo oni i tak jeszcze nie znają, nie mają żadnych przyjaciół, jakiejś większej rodziny. Więc po prostu pójdziemy sobie na tą parcelę i tam weźmy ślub w łuku weselnym i tyle. Tak, jeszcze raz sobie. Ja cię proszę, Grzegorz, ubierz się! O właśnie, podejdź tu. Nie mam słów, nie? Weź ją może zaproś na randkę. Zaproś na randkę. Nie! Rób tego! Na szczęście w samą porę wychodzimy. Przybyliśmy sobie do Jeża i Zająca w Windenburgu, ale myślę, że i tak się przyjdziemy w bardziej romantyczne miejsce, czyli gdzieś tutaj może... podeszli, super. Dobrze, to teraz zacznijmy delikatnie. Romantyczne... Wyznaj nieprzemijającą miłość. O, są już nastawieni romantycznie. Pocałunek z pasją. Ściemnij się tu w końcu, bo ja chciałam tutaj, żeby było romantycznie. W sumie na tle zachodzącego słońca. O Boże, czy może być piękniej? O mój Boże! Dobra, nienawidzę tej gry. Musiało mi się przyciąć w najważniejszym momencie, jak zwykle. Uwielbiam po prostu, uwielbiam. Więc... więc okaż jeszcze czułość. Szepcz uwodzicielsko, tak. I podejdźcie tutaj. Bliżej, bo ja chcę, żebyście byli na tle tego słońca pięknego. Tak, już sobie wyobraziłam miniaturkę i koniec. Koniec, bo ja taką mam wizję. Bo się guzdrzecie. Dobra, koniec tego dobrego, wracamy do domu. To jest koniec randki. No, nie przesadzaj. Nie przesadzaj. Nie mamy czasu na takie duperele. Ja tutaj dużo zaplanowałam. W ogóle nie robimy tego, bo nie mam nawet telewizora w domu. Ojej, a tutaj leje. Niedobrze. Jeszcze sobie nie podniosłaś rozrywki. O mój Boże, biedna dziewczyna. Weź, skorzystaj sobie i weź, idź, śpi. No nie mam dla nich żadnej dobrej rozrywki, co ja poradzę? Oni tylko mogą się rozrywkować. Ale nic nie poradzę Roxanie, że ona nic nie ten... Czwórkowa uczennica to nie tak źle. Tak,
Mortimer zaprasza nas na imprezę, oczywiście. Już lecę. Idziemy spać, a nie na imprezę. O proszę, i Grzegorz zarobił na nasz ślub, siedząc w domu. Świetnie. Lenka stwierdziła, że musi się umyć, więc niech idzie, a potem do łóżka z powrotem. O nie, Grzegorz ma dzisiaj wolne w pracy i to tak, że ja nie mogę wziąć płatnego urlopu. Bardzo niedobrze. Co ja mam z nią zrobić, żeby jej podnieść Nie, proszę cię. Umyj podłogę, czy to ci nie przyniesie rozrywki? Przecież mycie podłogi jest takie fantastyczne. A może mam jakieś błotko, żebyś sobie poskakała? Nie, oczywiście teraz nie ma żadnego błotka. A może wiesz, co ci pomoże? Biegaj, by oczyścić umysł. No, oczywiście, że tak. Przy okazji schudniesz. OMG po prostu. Idealny plan. Ty weź resztki. Ja to wyrzucę do śmieci, żeby już wam tutaj nie śmierdziało. No i dobra, pójdziesz jeszcze do pracy, tak? Ty dopracujesz do... O nie, to musimy... O nie, popsuliście mi właśnie moje plany. Mieliście wziąć ślub szybko. No niech to. A masz jakieś wolne... No masz niby wolny dzień. O Jezu, no niedobrze, niedobrze, powiem wam szczerze. Nie o to mi chodziło. To niedobrze, moi drodzy, chyba nie będzie dzisiaj w tym odcinku ślubu. No trudno, zrobimy chyba w kolejnym. Bo ona tutaj do pracy na 17 i w ogóle wszystko nie tak. Nie tak jak miało być, moi drodzy. O proszę, w końcu ci się poprawiło. Mimo że ta zabawa to naprawdę kuleje, ale kontrolowanie emocji rośnie. Może coś z ciebie będzie. Nie, nie będzie jednak z ciebie nic. Biegaj jeszcze sobie. Pocałuj, ojej. Grzegorz się zrobił taki romantyczny po tych oświadczynach. Może jego wariactwo mu przejdzie. Patrzcie dziś, co to było? To jest już po prostu, oni nie potrzebują ślubu. Ona siedzi na kiblu, on do niej mówi i po prostu jest prawdziwy związek, moi drodzy. Tak właśnie jest. Grzegorz, powiedz, że umiesz naprawiać. Mówisz, że nie umiesz, to się nauczysz. Pokaż. No... Cóż. No idź już do tej szkoły, dziewczynko. O, zaręczyny, ho, ho, ho. Tak się cieszysz, a... Teoretycznie jesteś moim przyjacielem, a nawet nie wiem, gdzie pracujesz, więc... Tak. Popatrzmy w ścianę, bo to jest lepszy widok niż oni. Boże święty. Poszerzyłam nam, moi drodzy, trochę dom, w sensie ten pokój naszej drugiej Ruxany. Żeby już nie siedziała w tej klitce swojej i kupiłam jej worek treningowy dla rozrywki. Mam nadzieję, że to jej faktycznie podniesie rozrywkę, bo widzę, że w szkole już jej się rozrywka podniosła, więc cieszy mnie to niezmiernie. Grzegorz poszedł na ryby rozwijać swoje pasje wędkarskie. Aha, bo on jeszcze musi w jednym innym miejscu. A to kiedyś tam. A my tutaj mamy już czwarty poziom i czwarty poziom to już po prostu jesteśmy ekstra.
No, prawie idealnie, no, sami przyznacie. Idzie nam dobrze, dobrze nam idzie. Poczty nie ma. Tak, tutaj by się jeszcze przydało trochę okien, ale nie chcę szaleć, bo jednak chcę mieć na ten ślub w przyszłym odcinku i na ewentualne rachunki, bo będą chyba w poniedziałek, więc tak. Co się stało? Brudna jesteś? Biegałaś tyle przed szkołą, to się nie dziwię w sumie. Słuchajcie, Roxana zaprosiła Janusza. Chyba coś jest na rzeczy. Tak coś mi się wydaje, więc niech ona przestanie rzępolić, bo jeszcze wystraszy Janusza. I może niech poda obiad, bo dawno nic nie gotowała, a nie wiadomo, kiedy nam zabraknie jedzenia w lodówce. Przyszedł Janusz. Powitajmy Janusza. Przyjazny. Zapyta Janusz o zawód, bo zawód... Zapytaj go o zawód i idź się umyj. Mamo, sorry. Aha, dobra. Wypadł z łazienki. Bo Janusz nie będzie się chciał ze mną kumplować. Aha, on jest tylko uczniem dobrze. Nie marudź, tylko idź się umyj. A ja zobaczę Janusza. Janusz w sumie ma podobną koszulkę co twój tata. Czy to przeznaczenie? Ale ma piękny nos. Wow. Janusz, otwórz oczy. O mój Boże. Biedne oczy Janusza. Będą z tego piękne dzieci. Nie wiem, czy brnąć to w tą historię. Ale tak, ty weź prysznic. Tutaj matka zrobi obiad. Sałatkę. Tak dietetycznie. Nasz kochany Grzegorz w ogóle tam szaleje z rybami. Dzień dobry, Janusz. Dzień dobry. Nudzisz się? Hipnej! Dobrze. Hipnej, hipnej, Grzegorz, jak się czujesz? No, spoko. Zaraz będzie obiad, to przyjdziesz na obiad. Bo my idziemy dzisiaj na 17 do pracy. Czyli za 15 minut. Więc skończ pogawędki i zrób tą sałatkę. Super, drugi poziom, będzie coś z siebie. Będziesz mogła sobie zrobić torta na wesele. Nie ma jedzenia, bo idziesz do pracy. Jak chcesz, to sobie zapakuj na wynos. Będzie ci przyjemnie. O, widzisz? No to papa, miłego dnia. Co ty robisz? Idź zjedz najpierw. Weź... Zawołaj na posiłek. Niech Janusz z tobą zje. I twój ojciec też. Proszę bardzo, będzie posiłek. Tutaj tatuś pozna Janusza. Dobrze, skoro ty już zjadłaś, idź, patrz co ci matka kupiła. Matka ci kupiła worek treningowy i może to ci pomoże w twojej rozrywce. No nie gadaj! Oja! Okej... Okay. Ale... Nie! Wracaj do pracy! No niech to szlak. Zobaczcie, wywaliła ją z roboty. Przez jakiś błąd kupi. Masakra. Dobra, mam nadzieję, że jej... To... No, pomaga jej to w rozrywce, więc niech ona sobie tutaj boksuje. Grzegorz niech się umyje. A niestety Lenka wróciła przez jakiś błąd do domu i niestety przepadło. Trudno. Nabije się wody i jej przejdzie. Tymczasem ja się z wami będę żegnać. W kolejnym odcinku, moi drodzy, będzie wielki ślub. Wielki, tak naprawdę mały. Tak, bo nie znamy dużo osób, więc po prostu sobie weźmiemy skromny ślubik i tyle. Tak. Także no, rodzinka nam się powiększa pięknie.
przyszłości będziemy mieli własne dziecko, czyli kolejne pokolenie, więc no. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!